The Bridge, budowany obecnie 174-metrowy wieżowiec, który powstaje przy Rondzie Daszyńskiego w Warszawie, został uznany najbardziej zaawansowanym technologicznie biurowcem na świecie. Mimo że wieżowiec budowany przez Gelamco jeszcze nie powstał, już został doceniony najważniejszymi certyfikatami, świadczącymi o jakości, ekologii i zaawansowaniu technologicznym budynku. Wieżowiec zaprojektowany został przez cenioną pracownię UN Studios Holandii w kooperacji z polskim biurem projektowym PBPP Projekt. Budowa wieży ruszyła w trzecim kwartale 2021 roku, natomiast planowane zakończenie budowy to luty 2025 roku. Budynek wznoszony jest u zbiegu ulic Towarowej i Grzybowskiej, obok Placu Europejskiego w bardzo bliskim sąsiedztwie dawnej siedziby wydawnictwa Bellona. Oba budynki połączone będą wspólnym lobby, które stworzy kompozycję niespotykaną na polskim rynku. The Bridge zaoferuje na 41 kondygnacjach łącznie 47 tysięcy metrów kwadratowych wysokiej klasy powierzchni biurowej. The Bridge powstaje przy Rondzie Daszyńskiego, które od kilku lat przeżywa prawdziwy boom budowlany, stając się stołecznym sercem biznesu. Ten 40-piętrowy budynek zaoferuje około 280 miejsc parkingowych oraz kilkadziesiąt stanowisk rowerowych. Ponadto będzie wyposażony w najnowocześniejsze rozwiązania techniczne przyjazne dla środowiska. Budynek będzie wyposażony w ładowarki do samochodów elektrycznych oraz specjalny parking dla rowerów i skuterów elektrycznych z 20 miejscami do ładowania. Nasz projekt połączy przyszłość z przeszłością, oferując najemcom niepowtarzalny klimat i jednocześnie najnowocześniejsze rozwiązania, jakie mogą być dostępne w biurowcu, podkreśla Jarosław Zagórski, dyrektor handlowy i rozwoju Gelamco Poland. W budynku zastosowany zostanie m.in. autorski system operacyjny Gelamco, Signal OS, który służy do inteligentnego zarządzania obiektem, pozwalając na kontrolę obróbki powietrza wraz z jego monitoringiem, aby było wolne od smogu. W The Bridge będą też specjalne rozwiązania zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusów, m.in. wirusobójcze lampy UV w windach i centralach wentylacyjnych. Ponadto w obiekcie wdrożona zostanie technologia pozwalająca na znaczące zminimalizowanie zużycia wody. Obecnie prace postępują znacznie szybciej niż w początkowej fazie wznoszenia skomplikowanej konstrukcji podium. Tam słupy nośne mają nieregularny rozstaw i są pochylone pod kątem, co sprawia, że wznoszenie tej części wieżowca miało wysoki poziom trudności i było czasochłonne. Prace konstrukcyjne odbywają się teraz na 8. z kolei kondygnacji wieżowca. To tyle na temat tej niezwykłej inwestycji. Podziel się swoją opinią na jej temat w komentarzu pod filmem. Zasubskrybuj ten kanał, aby na bieżąco śledzić inwestycje z Polski. Cześć!